Wyobraź sobie, że każde żywe stworzenie, od najmniejszej bakterii po człowieka, jest jak doskonale zestrojona maszyna, ale nie taka zwykła, napędzana elektrycznością czy paliwem, lecz maszyneria działająca dzięki chemii życia, skomplikowanej i jednocześnie prostej, jak muzyka w tle, którą czasami słyszysz, ale nie zawsze o niej myślisz. Zacznijmy tę podróż od podstaw, czyli od tych elementów, które sprawiają, że żyjemy, oddychamy, rośniemy i myślimy. Białka, cegły, które budują twoje życie. Zastanawiałeś się kiedyś, co buduje twoje mięśnie, skórę, włosy? To białka, one są jak wszechstronni rzemieślnicy, którzy nie tylko budują struktury twojego ciała, ale też naprawiają je, kiedy coś się zepsuje. Co ciekawe, w twoim organizmie znajduje się 20 rodzajów aminokwasów, to jak alfabet, z którego można ułożyć setki tysięcy różnych słów, czyli białek. I teraz wyobraź sobie, że te aminokwasy to puzzle, które twoje ciało potrafi ułożyć w każdej chwili, aby stworzyć dokładnie to, czego potrzebujesz. Jeśli kiedyś zjesz stek albo kotlet sojowy, pamiętaj, że w tym momencie dostarczasz swojemu ciału cegiełki do budowy. Ale uwaga! Niektórych z tych puzzli, aminokwasów, twoje ciało nie potrafi stworzyć samo, musisz je dostarczać z pożywieniem. To tak, jakby w zestawie klocków Lego brakowało kilku sztuk i musiałbyś zdobyć je w inny sposób. Te brakujące elementy to aminokwasy egzogenne. Tłuszcze więcej niż zapas na zimę. Przez lata tłuszcz miał złą reputację. Ale czy wiesz, że bez niego nie moglibyśmy przetrwać? Jest jak ta tajna skrytka w domu, w której trzymasz najcenniejsze rzeczy. Tłuszcz nie tylko chroni twoje narządy przed urazami, ale też jest potężnym magazynem energii. Gdy inne źródła energii, jak węglowodany, wyczerpią się, twoje ciało sięga po zapasy tłuszczu. Co więcej, twoje komórki dosłownie są otoczone tłuszczem, błony komórkowe składają się z fosfolipidów, które tworzą barierę ochronną, aby wszystko wewnątrz komórki było na swoim miejscu. I teraz ciekawostka, jeśli kiedyś marzysz o wspinaczce na Everest, pamiętaj, że twoje ciało najpierw będzie spalać cukry, ale gdy te się skończą, zacznie sięgać po tłuszcze, żeby utrzymać cię przy życiu i dostarczyć energii do dalszej wspinaczki. Węglowodany, twoje wewnętrzne baterie. A skoro o energii mowa, musimy zatrzymać się przy węglowodanach. To takie paliwo pierwszego wyboru dla twojego organizmu, zwłaszcza kiedy potrzebujesz energii na teraz. Glukoza, najprostsza z nich, to coś, co twoje ciało potrafi wykorzystać niemal od razu. Wyobraź sobie, że twój mózg działa na glukozę jak silnik samochodu na benzynę. A kiedy zjesz coś słodkiego, twoje komórki natychmiast to wyczuwają i zaczynają pracować na pełnych obrotach. Ale czy wiesz, że twoje ciało ma też sposób na przechowywanie energii z węglowodanów? Wątroba i mięśnie gromadzą glukozę w postaci glikogenu, gotowego do użycia, kiedy nagle zabraknie energii. To trochę jak tajne rezerwy w banku, sięgasz po nie, gdy sytuacja jest podbramkowa. Woda, zapomniana bohaterka. No dobrze, ale co z wodą? To nie tylko coś, co gasisz pragnienie. Twoje ciało to ponad 60% woda. Jest jak doskonały transportowiec, bez niej żadne substancje odżywcze nie mogłyby dotrzeć tam, gdzie są potrzebne. Nie myślisz o niej, ale każda twoja komórka żyje w środowisku wodnym. Kiedy pocisz się na siłowni albo w gorący dzień, to woda sprawia, że twoje ciało nie przegrzewa się. Jest jak mechanizm chłodzenia w samochodzie, bez którego silnik BY się zatrzymał. A jeśli myślisz, że picie wody to banalna sprawa, spróbuj przetrwać bez niej kilka dni, twój organizm szybko zacznie wysyłać sygnały SOS, a twoje zdolności myślenia, koncentracji i funkcjonowania nagle staną się, powiedzmy, nieco ograniczone. Witaminy małe, ale potężne. A co z tymi malutkimi bohaterami, o których wszyscy mówią witaminami? Wyobraź sobie, że są to drobne klucze do wielkich zamków. Nie robisz z nimi wielkich rzeczy na co dzień, ale bez nich twoje ciało byłoby jak dom bez prądu. Witaminy są potrzebne, aby twoje komórki mogły działać na pełnych obrotach. Każda z nich ma inną rolę. Witamina C wzmacnia twój układ odpornościowy, witamina D sprawia, że twoje kości są mocne, a witaminy z grupy B pomagają twojemu mózgowi być w pełnej gotowości do działania. Ale co najważniejsze, większości z nich twoje ciało nie potrafi wyprodukować samo. To jak supermoc, której nie możesz użyć, jeśli nie dostarczysz odpowiedniego paliwa. Minerały, strażnicy porządku. Minerały są jak tajemniczy strażnicy twojego ciała. Niby nie widać ich na pierwszy rzut oka,
ale bez nich wszystko BY się rozsypało. Wapń to król wśród minerałów, bez niego twoje kości i zęby byłyby jak kruchy porcelanowy kubek. Ale wapń to nie wszystko. Potas i sód działają razem, jak strażnicy na bramie, utrzymując równowagę między płynami w twoim ciele i dbając o to, żeby każdy impuls nerwowy dotarł tam, gdzie powinien. Zaskakująca siła błonnika. Na koniec coś, co być może cię zaskoczy błonnik. Choć nie dostarcza ci energii, jest absolutnie niezbędny. To jak niewidzialny przewodnik w labiryncie twojego układu pokarmowego. Dzięki niemu wszystko działa sprawnie, a twoje jelita są szczęśliwe. Co więcej, błonnik pomaga obniżyć poziom cholesterolu i reguluje poziom cukru we krwi. A to oznacza, że chociaż sam nie bierze udziału w bezpośrednim dostarczaniu energii, jego działanie ma długofalowy wpływ na twoje zdrowie. Czy to nie fascynujące, jak te wszystkie składniki białka, tłuszcze, węglowodany, woda, witaminy, minerały i błonnik działają razem, żeby twoje ciało mogło żyć i funkcjonować? Można by powiedzieć, że chemia życia to jedna wielka, skomplikowana układanka, a każda część ma swoje unikalne, nieocenione zadanie. Oto kilka metod mnemotechnicznych, które mogą pomóc w zapamiętaniu trudniejszych informacji. Makroelementy, węgiel, tlen, wodór, azot, fosfor, siarka, WTWs, WTWAFS. Wyobraź sobie wielki woźnicz, który podaje to, co większe, a w jego koszu są azotowe figi i sklepy. Węgiel. Pamiętaj, że węgiel jest jak składnik do wszystkiego, tworzy szkielet związków. Glicyna, główny cegiełka, glucza zbudowana z aminokwasów GCGA. Mikroelementy, miedź, kobalt, fluor, mikroskopijne kleje funkcji. Żelazo transportuje tlen ZTT. Sacharydy, słodkie cukry dostarczają energię SCDE. Struktura czwartorzędowa, czwórka łańcuchów splata się w funkcjonalny blok CUSFB. Tłuszcze, magazynują energię i budują błony MEBB. Fosfolipidy, budują błony, ochronna bariera BBO. Witamina D3, wzmacnia kości WK. Makro, versus mikroelementy. Makro są dla struktury, mikro dla regulacji MSMR. Sacharydy i energia, szybka energia SE. Skutki niedoboru, osłabienie kości oka. Woda, transport i chłodzenie TC. Sacharydy versus białka, są energią, białka budują SEBB. Zapoznaj się z poniższymi pytaniami i odpowiedziami na nie. Następnie włącz nagranie i sprawdź się. Jakie makroelementy są podstawą życia organicznego? Odpowiedź: węgiel, tlen, wodór, azot, fosfor, siarka. Co buduje szkielety związków organicznych? Odpowiedź: węgiel. Jaki mikroelement buduje szkliwo zębów? Odpowiedź: fluor. Co jest odpowiedzialne za transport tlenu we krwi? Odpowiedź: żelazo. Jakie sacharydy pełnią rolę magazynowania energii? Odpowiedź: skrobia u roślin i glikogen u zwierząt. Jaki aminokwas zbudował pierwsze białka na Ziemi? Odpowiedź: glicyna. Jakie są główne funkcje tłuszczy w organizmach? Odpowiedź: magazynowanie energii, budowanie błon komórkowych, synteza hormonów steroidowych. Co jest głównym źródłem energii dla komórek? Odpowiedź: glukoza. Jakie białka pełnią funkcje strukturalne w organizmach? Odpowiedź: kolagen i włókna mięśniowe. Jakie mikroelementy pełnią rolę w funkcjonowaniu enzymów? Odpowiedź: miedź, kobalt. Co to jest struktura czwartorzędowa białka? Odpowiedź: połączenie wielu łańcuchów polipeptydowych w kompleks białkowy. Jakie funkcje pełni woda w organizmach? Odpowiedź: transport substancji, regulacja temperatury, uczestniczenie w reakcjach chemicznych. Co jest głównym składnikiem błon komórkowych? Odpowiedź: fosfolipidy. Jakie witaminy są ważne dla funkcjonowania układu odpornościowego i kości? Odpowiedź: witamina C, układ odpornościowy, witamina D3, kości. Jakie są skutki niedoboru żelaza? Odpowiedź: anemia, zmęczenie, osłabienie.